Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu funkcjonuje od 15 listopada 1997 roku. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Obecnie ośrodek ma pod swoją opieką 20 osób. W czwartek 30 listopada społeczność przasnyskiego SDS zainaugurowała 20-lecie istnienia placówki. Dzisiaj tu spotkaliśmy się z okazji jubileuszu naszego domu. Pomysł na jubileusz to jest rozpoczęcie obchodów spektaklem integracyjnym Podróże Małego Księcia. Będzie dla nas to podróż sentymentalna przez wszystkie nasze działania, jakie dotychczas prowadziliśmy. W spektaklu udział wzięli podopieczni ośrodka wspólnie z aktorami lokalnego teatru Kabat. Dla członków Domu Samopomocy nie był to pierwszy raz na scenie. Aktorzy amatorzy mają już za sobą debiuty nie tylko na deskach teatru, ale i szklanym ekranie. Pierwsze przedstawienie, jakie wystawialiśmy, to było przedstawienie Tworzymy własną legendę. Jest to przedstawienie związane z historią powstania miasta Przasnysza. I kolejne przedstawienie, jakie realizowaliśmy, to było przedstawienie Pan Twardowski. Jak przyznaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, spektakle teatralne to coś więcej niż tylko integracja osób niepełnosprawnych. Przede wszystkim jest to ważny element terapii dla podopiecznych. Przede wszystkim wzmacniają siebie. To jest to zadanie, które nam przyświecało. Przyświecało nam poprzez 20 lat działalności środowiskowego domu ukazanie potrzeb osób niepełnosprawnych i miejsca osób niepełnosprawnych w społeczności. Sztukę wyreżyserowała Edyta Przybysławska-Herman, od 15 lat związana z podopiecznymi w Przasnyszu. Spektakl pod tytułem Mały Książę to ukoronowanie 20-letniej pracy placówki. Aktorzy za pomocą inscenizacji zabrali widzów w podróż sentymentalną do własnych wspomnień. Sama praca to jest ogromna satysfakcja. To są ogromne pokłady emocji, które mieliśmy i na próbach, i w trakcie omawiania prób. To były ciągłe nerwy, dopytywania, to była też trema, walka ze stresem, ale dzisiaj koniec końców myślę, że wyszło nam w miarę i będziemy kontynuować tą podróż. A tak swoją przygodę na scenie ocenili aktorzy. Jestem pierwszym domownikiem środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu. Już brałem wszystkie przedstawienia, a te filmy i te wszystkie występy to są naprawdę takie. Uczęszczam, ojej, 20 lat. Jestem jedną z pierwszych domowniczek. Jestem bardzo zadowolona, że przebywam. I tak jak proszę Państwa przedstawiliśmy w sztuce, że najważniejsze to, co widzi się sercem. Zarówno podopiecznym, jak i pracownikom środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu życzymy dalszych sukcesów.